Debiutujące pod wodzą nowego trenera Wadima Czeczuro koszykarki MKS Polkowice sprawiły sporą niespodziankę, pokonując wicemistrzynię Polski z Bydgoszczy 67-62. Wygraną polkowiczanki zawdzięczają ambicji, olbrzymiej woli walki oraz lepszej skuteczności. Nowy trener podkreślał przed meczem, że zależy mu na tym, aby jego zespół walczył z całych sił o każdą piłkę, dawał z siebie wszystko. Będziemy się starać wygrywać każdy mecz po kolei. Daleko nie zabiegać teraz, musimy po prostu, tak jak mówią, wzmocnić się i po prostu starać się wygrać każdy mecz, a przede wszystkim dawać siebie wszystkim, wszystko w każdym meczu. I to, co my zrobimy na treningach, ja myślę, że to będzie, później wszystko przejdzie, przeleje się, czy przejdzie na boisko. I tak jak powiedziałem dziewczynom na wstępie, interesuje mnie walka na 100%. W niedzielnym meczu od samego początku polkowiczanki grały bardzo ambitnie. Nie odpuszczały żadnej piłki, dzięki temu w pierwszej kwarcie wynik cały czas oscylował wokół remisu. Wola walki i chęć jak najlepszego zaprezentowania się momentami sprawiały, że naszym dziewczynom z trudem przychodziło opanowanie nerwów. Stąd brała się spora ilość strat. Po 10 minutach nasz zespół miał ich na koncie aż 8. Pomimo tego po 10 minutach był remis po 13. Początek drugiej kwarty to mocne uderzenie naszych dziewczyn. Szczelna defensywa sprawiła, że bydgoszczanki miały olbrzymi problem ze zdobywaniem punktów. Przez ponad 4 minuty nie powiększyły swojego dorobku. Nasz zespół powoli zaczął dominować na parkiecie. Bydgoszczanki przez całą pierwszą połowę miały olbrzymi problem ze skutecznością. Nie trafiały ani Julie McBride, ani Darik Samoris. Problem ze skutecznością wicemistrzyń Polski był głównym powodem tego, że po 20 minutach to nasze dziewczyny prowadziły 31-24. Mocno zmotywowane Artego zaczęło odrabiać straty i w końcówce trzeciej kwarty doprowadziło do remisu. Wówczas jednak kapitalnym rzutem zza linii 6-75 popisała się Serbka Milana Bojowicz i ostatnią kwartę polkowiczanki rozpoczynały przy 3-punktowym prowadzeniu. W ostatniej kwarcie nasze dziewczyny cały czas miały nieznaczną przewagę. 4,5 minuty przed końcem meczu, gdy po raz trzeci za 3 punkty trafiła Angelika Stankiewicz, gospodynie prowadziły już różnicą 9 oczek. W końcówce Artego rzuciło na szale cały swój potencjał, ale okazało się to niewystarczające na gospodynie. Ostatecznie mecz zakończył się wygraną polkowiczanek 67-62. Przede wszystkim tutaj muszę podziękować dziewczynom i pogratulować dziewczynom, że krótki okres pracowaliśmy, na razie tylko tydzień, ale chodzi o to, że było bardzo dobre podejście, wielka determinacja, tak jak kogoś powiedział przede wszystkim. No widać było, że dziewczyny walczyły 40 minut, to było główne założenie. Fakt, że bardzo ciężko coś zmienić w ciągu tam 7 dni, ale najważniejsza rzecz jeszcze, mamy dużo do poprawienia i najważniejsza rzecz jest taka, żeby my walczyliśmy 40 minut. To jest ważna rzecz i dalej będziemy krok po kroku szli dalej. Od pierwszej minuty wychodząc na parkiet naszym założeniem była mocna obrona i to był nasz cel i konsekwentnie go realizowałyśmy. Wiedziałyśmy, że tylko tak możemy wyciągnąć ten mecz, twardo broniąc, mocny nacisk w każdym elemencie, z czego jeszcze przyniosł nam całkiem dobry procent z gry, wpadały rzuty te, które powinny, przeciwniczkom, tak jak trener już wspomniał, nie wpadało, chociaż miały parę wolnych pozycji. W pierwszej połowie na pewno ciężko nam było. I egzekwowałyśmy to w drugiej, ponieważ popełniliśmy dużo strat, było to 14, czy tam 13, a w drugiej tylko 4, więc myślę, że to konsekwentnie realizowałyśmy i dzięki temu wynik jest na naszą korzyść. Porażka z naszą drużyną była pierwszą dla Artego w tym sezonie. Trener Tomasz Herkt nie krył więc niezadowolenia. W dzisiejszym meczu zdecydowanie na wpływ, na wynik tego spotkania miała nasza makabryczna skuteczność z pierwszej kwarty. Graliśmy na poziomie 22% z gry. No, trudno jest wygrać na boisku przeciwnika z zespołem, który w tej chwili, będąc już w pełnym składzie, będzie się bił na pewno też o pierwszą czwórkę. Trudno jest wygrać mecz, także myślę, że za bardzo przyjechaliśmy tutaj jak po swoje. Oczywiście mówiliśmy przed meczem w szatni, że zawsze po zmianie trenera następuje dodatkowa mobilizacja, bo dziewczyny chcą się pokazać, chcą ustalić nową hierarchię i tak dalej, i tak dalej. Takie mecze są niezwykle trudne i rzeczywiście on taki był. Polkowice zagrały dzisiaj z wielką determinacją i dostały za to nagrodę. Zwycięstwo z Artego ma bardzo duże znaczenie dla naszego zespołu w kontekście zbliżającego się pojedynku z mistrzyniami Polski, Wisłą Kampak Kraków, który już w najbliższą niedzielę.